Zjebany pojazd! Prawej popularyzacyjny! Dobra, nisko! Oj kurwa, kurka! Otwieraj! Siema. No, jedziemy dalej. Cześć, cześć, witamy. Kamizelki. Jak skonfigurować, jak nosić. Bo myślę, że zamkniemy to w jednym filmiku. Znaczy nie będziemy mówić jakie firmy, co i jak. Nie, słuchajcie, to nie ma sensu, bo to nie jest wiedzione reklamą sprzętu, tylko to chodzi o pokazanie konfiguracji. Nasze odczucia. Nasze odczucia, dokładnie tak, z działania na tych kamizelkach. Słuchajcie, najprostsze rozwiązania, tak jak we wszystkim, co uważamy, są najlepsze, więc po prostu nie ma co kombinować z jakimiś ładownicami do góry nogami. Słuchajcie, najprostsze ładownice jedynki z przodu. Trzy, może być na przykład jedna elastyczna ładownica, tak jak ja mam tutaj taką rezerwówkę na boku. I to wszystko, jeżeli chodzi u mnie o amunicję na kamizelce. Więcej nie potrzebuję, mam jeszcze plus jeden na pasie, jest to łącznie 3, 4, 5, 6 magazynków, bo liczę jeszcze podpięty pod karabinek 6 magazynków, bo wiecie mi naprawdę tylko wystarcza. Nie szedłbym w podwójne ładownice przed sobą, bo w walce w pojazdach po prostu kurwa zahaczycie się o kierownicę, albo kierownica nie pozwoli wam wsiąść lub wysiąść z samochodu. No i tak jak widzicie u mnie, ja mam akurat pistoletowe jeszcze zaczepione, bo zostało już tak kiedyś. No. Bo tak zostało i tyle, ale rzeczywiście to co Piotrek mówi, one zobaczcie, dodatkowe mamy 3 cm plus do przodu. I rozważając sytuację, że prowadzimy samochód, może te 3 cm przeszkadzać. Może być problem, prawda? Słuchajcie, tak jak zima tutaj na przykład ma kieszenie tutaj po bokach, są wymuszone jego zadaniami, które tam mamy jakieś tam sobie w treningu założone, tak? Czyli zima jest ciężki, nosi granaty i ładunki, więc... Granaty. Więc musi mieć masę takich kieszeni. Ja jedyne co mam na boku, to mam jeszcze taką kieszonkę akcesoryjną, gdzie na przykład, nie wiem, mam na przykład kable, tak? Mam na przykład kable z tą naszą zapalniczką. Dwie kieszenie tutaj na radio, przycisk PTT i tyle. Jeden, co jeszcze to jest płytka, która mi została na telefon, case'a na telefon, tutaj wpinam, bo wpinam kompas z Garminem do skoków, chociaż skoków już nie robię w takiej kamizelce, ale jest... Kto wie, jest to taka opcja. Jeszcze tylko plecy pokażemy. Z tyłu ja mam akurat wypięte, tak jak widzicie, wypięty ten swój noszaczek, ale mam tu noszaczek, na którym też mam miejsce i chwytaki do noszenia granatów i tak dalej, innych rzeczy. Ja akurat jako jedyneczka mam tak naprawdę tutaj plecak, mam kieszonkę, właśnie tutaj też na granaty. W plecaku mam najzwyklej w świecie kot Blizzard, jeden płyn, dożylny półlitrowy sulfizjologiczny najzwyczajniej w świecie i kurtkę. Nic więcej, tutaj nie ma filozofii, prawda? Plecak mi się bardzo przydaje z racji tego, że po prostu mam przy sobie większość gratów, których potrzebuję, ale chcę wrzucić na przykład ekstra magazynki i cokolwiek, to nie muszę nosić tego pod spodem. Chcielibyśmy, żebyście zwrócili uwagę, jakie te plecaki mają systemy samowyczesne. Najprostsze z możliwych. Czy kamizelki? Kamizelki. No, plecaki też mam na prostsze zmówki. Kamizelki, dosłownie to Piotrek mnie poprawił. Kamizelki, najprostsze z możliwych. Czyli rzep. To się odbywa tak. Rzep i mamy kolegę dostępnego, jeśli trzeba koledze pomóc. Słuchajcie, tak jak Ziwa poruszył bardzo ważny temat. My jesteśmy wyznania takiego, że nie szedłbym ani ja, ani Zima w jakieś systemy szybko wyczepy, typu linki w kamizelkach i w ogóle, bo takie rzeczy podczas ferworu walki bardzo szybko mogą się wyczepić albo przez jakąś rzecz, albo przez siebie samego lub przez kolegę. Ewenement jest taki, że nie ma tak zwanego Uno Reverse Card w tym, więc jeżeli ktoś ci wyciągnie linkę, to nie złapiesz tego za przeproszeniem jak kobita w stani i po prostu uciekniesz, tylko taka kamizelka się rozpierdoli, co z ciebie spadnie i będzie masz problem, tak? Bo to nie trwa 5 minut, aby to złożyć z powrotem. Także unikajcie systemów super wyczepnych, bo one są okamczywne. To nie działa. I to nie działa przede wszystkim. Polecamy tym osobom, które chciałyby sprawdzić, a ewentualnie zaklinając się, że działa, niech wskoczą do basenu,
i spróbują w wodzie, szamotając się w wodzie, wypiąć kamizelkę z tego systemu sądu. Czy jej się uda? Bardzo to wątpię. Wręcz uważam, że będzie to niepowodzenie, no ale dobra, no spróbować może. Słuchajcie, druga też sprawa w kamizelkach. Tak jak gadaliśmy wcześniej przy kabulach. Starajcie się mieć te boki czyste, prawda? Te kule najbardziej chodzi o szerokość sylwetki. Jeżeli będziecie znowu najebani tymi kieszeniami po bokach, to was powiększy. Będziecie tacy, nie będziecie, powiem to po prostu, slimline. Więc będziecie po prostu stawiali większy opór w ranie kolegom, którzy będą się was haczyć. Druga sprawa, pamiętajcie, że CQB największym, jakby to powiedzieć, przeciwnikiem operatora w walkach w pomieszczeniach są jebane klamki. Jeżeli będzie masa tego sprzętu na tych bokach, to te klamki będą was łapać jak ręce człowieka praktycznie, więc na przykład no, u mnie, jeżeli ja nie potrzebuję takich kieszeni, tak jak źle nagrane, to coś u mnie boki są czyste. U mnie boki są czyste. Spytacie się, czy płyty po bokach na przykład nie powinno tutaj być. No, ja jestem wyznawcą, zima jest takim samym wyznawcą, że te płyty po bokach one niewiele kurwa dają, tak? Jest to przeważnie płyta 4x4 cala. Nie są to wielkie płyty. A parę kilo więcej parę ucieka kilo więcej, mobilność nam ucieka. Tak naprawdę te płyty nie bronią jakoś tam super, nie bronią jakoś tam super tych boków. Tak naprawdę musisz bezpośrednio dostać tą płytę, aby ona się obroniła bok, tak? Nie ma jakiejś tam potężnej protekcji. Nie jestem za tym. Niektórzy w tym widzą jakieś tam, jakby to powiedzieć, plusy. Ja nie widzę, siema nie widzi, dlatego nie biegamy w Olimpii, gdzie się lżejsi, mniej wolontarzy. I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Do zobaczenia. Nasz wygląd u kamizelki. Dzięki, trzymajcie.